Młody programisto marzący o freelancerce. To szkolenie zmieni Cię z adepta programowania w całkowicie autonomicznego front-end dewelopera. Możliwe, że miałeś już okazję uczestniczyć w poprzednich kursach Radosława Madeskiego i masz jakieś wyobrażenie o tym, czego się spodziewać. Jeśli nie, podpowiadamy. Czeka Cię minimum teorii. Większość kursu to zajęcia praktyczne z sugestiami zadań. Dzięki temu zoferowanej w jego ramach wiedzy będziesz mógł korzystać przez długi czas i wracać do niego nawet wtedy, gdy zadomowisz się na rynku w roli samodzielnego frontendowca. Uwaga! Kurs zahacza również o tematy, które często są pomijane albo nauczane osobno, takie jak git, organizacja plików czy dobre praktyki projektowe. Co Cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia? Podczas pracy z tym kursem wideo dowiesz się, na czym polega synchroniczność w Javascriptie, jaka jest jej historia oraz przyszłość. Nauczysz się komunikować z backendem, zrozumiesz też działanie połączeń między klientem a serwerem oraz działanie api. Ucząc się od Radosława Madeckiego, uczynisz pierwszy krok w stronę dobrych praktyk projektowych. Podczas szkolenia będziesz refaktorować aplikacje, tworzyć aplikacje oparte na klasach ES6 i na danych z backendu. Zaczniesz również korzystać z Promise oraz Callbacków. Stworzysz moduły JavaScriptu ES6 Modules i zaprzyjaźnisz się z npm Yarn, Gitem oraz GitHubem. Opanujesz zasady optymalizacji kodu i dynamicznej zmiany stylów aplikacji. A na koniec poznasz najczęstsze zadania rekrutacyjne i dowiesz się, jak przygotować się do procesu poszukiwania pracy. Front-end Developer Kurs wideo JavaScript poziom średnio zaawansowany kończy się na poziomie, który pozwala z powodzeniem rozpocząć pierwszą pracę, staż, praktykę lub zapoczątkować karierę freelancerską. Sprawi, że staniesz się samodzielnym programistą i będziesz mógł rozwijać się dalej już na własną rękę.